Black Weekend. Tylko raz w roku. Dostępne tylko na grandgame.com. Krystian Rosa przed galą Krwawy Sport 7. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć. Zanim zaczęliśmy nasz wywiad, chciałeś od tutaj pani swój pas, tak? Bo uważasz go, że już jest twój. Tak, ja sądzę, że ten pas mi się należy już od dawna, bo jestem tutaj największą gwiazdą tej federacji. Biję się od drugiej edycji, dałem tutaj najlepszą walkę z Patrykiem Szopą. No i sądzę, że on już od dawna mi się powinien należeć. Jasne. To jest jedyna walka na tej karcie tak naprawdę na gołe pięści. Federacja Krwawy Sport, walki na gołe pięści, ale tak naprawdę tylko ten co-main event, czyli twoja walka jest walką na gołe pięści. Co ty uważasz na ten temat? Czy wolałbyś się jednak zmierzyć w małych rękawiczkach, czy to na gołe pięści jest dla ciebie bardziej charakterne i ty się w tym 100% odnajdujesz? To znaczy, to ja się domagałem, żeby to była walka na gołe pięści, bo na pasie jest napisane walki na gołe pięści, więc się bijmy na gołe pięści, a nie w piąskówkach. Co wiesz o swoim przeciwniku i czy jest jakakolwiek jakiś element w jego grze fighterskiej, którego się obawiasz? Tak, naprawdę nic mnie nie obchodzi. Przyszedłem się tu bić, a nie tam jakoś się przejmować nim. A jak wyglądają przygotowania pod walki na gołe pięści? Jakbyś mógł powiedzieć naszym widzom, no bo chyba trzeba jednak wzmacniać te pięści. Kurczę, no tak naprawdę bardzo dużo, bo ksowałem w piąskówkach i w owijkach. I tak naprawdę tylko to, a wszystkie przygotowania są takie same jak pod piąskówki. Jakbyś miał obstawiać kuponu w zakładach buchmacherskich na swoją walkę, to oczywiście na swoją wygraną, ale jakbyś miał powiedzieć, w której rundzie i w jaki sposób? To znaczy tak, nie mówię w której rundzie, jestem przygotowany na 3 rundy mocnej bijatyki. A w jaki sposób? W jaki sposób? No co, no chcę się bić z nim, nie chcę unikać walki. Przyjechałem tutaj po ten pas i wszystkim pokażę, że od dawna ten pas już powinien być mój. Czy masz jakiś plan tuż po tej walce? Czy jest jakiś cel, który chciałbyś osiągnąć? Być może zmienić formułę? To znaczy tak, to znaczy kurczę, po tej walce czekam na jakąś porządną ofertę, bo nie będę się bił za jakieś śmieszne pieniądze, bo to jest gra nie warta świeczki. Dzięki śliczne. Dziękuję, cześć.